jest Braga główka i gol! Do końcowej linii boiska w narożniku pola karnego do Michalskiego. Po ziemi to środkował Majak w rękę któregoś. Gol! Jest! Jest! Gol! 50. minuta gry. Panie Achmed, skończ pan! Dobry wieczór. Witam Państwa. Z tej strony Sosen. Rozmowy tylko sportowe. Zaraz po meczu z Radomiakiem Radą. Dzisiaj moim gościem trener RTS-u Widzew Łódź, Janusz Niedźwiedź. Witamy. Dzień dobry, witam. Witamy trenerzy i od razu zapytam, bo trener został już przepytany na tej mix zonie i też na konferencji prasowej o temat meczu z Radomiakiem. No ale tak, na pokrótku streścimy jeszcze to spotkanie. Ja zadam takie pytanie, co zawiniło? Niedźwiedź, taktyka, czy może nieskuteczność? Wszystko po trochu, nie ma jednej rzeczy. I możemy zwalić oczywiście zawsze na skuteczność, ale powtarzam zawsze swojemu zespołowi, że nawet jeśli masz 5, 7, 10, 15 sytuacji, to też nie zmienia faktu, że musisz tą bramkę stracić. A my te bramki straciliśmy, dwie w prosty sposób, za prosty sposób jak na nas, na taką dojrzałą drużynę, za którą nas uważam. Dlatego kilka rzeczy tutaj zawiodło. No właśnie, bo ja jeszcze tylko takie pomocnicze pytanie, czy trenerowi podobała się jakość drużyny Radomiaka w tym spotkaniu, czy to jednak widzę był jakością, tylko po prostu no brakło tego ostatniego słowa? No przede wszystkim nie chcę oceniać Radomiaka, bo każdy ma swój sposób i każdy gra w określony sposób. My gramy w inny sposób i skupiam się na swoim zespole, dlatego nam zawiodło rzeczywiście, szczególnie i w pierwszej połowie już mieliśmy przynajmniej 2-3 sytuacje, ale też w drugiej mogliśmy przy wyniku 2-1 spokojnie kilka bramek strzelić i to spotkanie jeszcze przechylić na swoją korzyść. Nie zrobiliśmy tego i jeśli chodzi o Radomiaka, to ja nie oceniam zupełnie tego zespołu, bo tak jak powiedziałem, oni mieli prawo grać na czas, oni mieli prawo robić co chcą. Tak, tak. To jest ich sprawa. Ja preferuję inny futbol i ja pomimo tego wyniku wierzę, że przy tego typu grze, przy tego typu zachowaniach na boisku, przy stwarzaniu sytuacji, wierzę, że w dłuższej perspektywie to zawsze będzie przynosiło, czy będzie po prostu przynosiło punkty. A powiedz trenerze taką jedną rzecz. Co zrobiłeś z zawodnikom, że wyglądają na tak pewnych siebie? Bo na przykład w meczu z Miedzią wyglądało to jakby pewność siebie była naszym kolejnym obrońcą. Co się stało, że z drużyny tej wiosennej, pierwszoligowej, Widzew na jesień w Ekstraklasie stał się takim kolektywem i ci zawodnicy, którzy byli mniej grali, są obecnie dzisiaj w topowych formach? Nie odkryję tutaj Ameryki, jeśli powiem, że po prostu systematyczna, konsekwentna praca, poprawianie szczegółów, poprawianie tak naprawdę wszystkiego, co jesteśmy w stanie poprawić na boisku, poza boiskiem, wprowadzanie nowych rzeczy, które musimy wprowadzać, bo musimy iść z duchem czasu i też wiemy, że przeciwnicy nas obserwują, więc my też dokładamy nowe rzeczy, jak widzicie, budujemy na 3 stoperów, na 2 stoperów, gramy szeroko skrzydłowymi, gramy wąsko skrzydłowymi, budujemy przez środek, jak nam środek zamkną, budujemy przez boki, więc tutaj tak naprawdę przeciwnik też pewne rzeczy nam warunkuje to, co my chcemy zrobić, ale kluczowe jest cały czas to, co powtarzam, to jest konsekwentna praca, to jest to, że jeśli ćwiczymy na treningu, taki prosty przykład, otwarcia od bramki i te otwarcia nam na 10, nie wiem, 2 nie wyjdą, to my nagle nie odchodzimy, mówimy, dobra, skoro 2 nie wyszły, to my teraz zaprzestaniemy w ogóle tego robić, tylko dalej konsekwentnie robimy, żeby poprawić, bo po to jest trening, żeby nawet popełniać błędy, żeby mamy każdy trening nagrany, żeby zanalizować, potem wybrać, które otwarcia, które budowania są najlepsze pod danego przeciwnika, a potem konsekwentnie drużyna dokładnie wie, w jaki sposób mamy grać. To nie jest tak, że my co mecz zmieniamy ciągle wszelkie założenia, że w jednym meczu dobrze, to stoimy 90 minut z tyłu, w drugim meczu to gramy ofensywnie. My mamy swój styl, chcemy grać w określony sposób, ale na samym końcu przeciwnik też chce nam w tym przeszkodzić, więc to jest też zależne, jak ten przeciwnik gra. Czy gra wysoko, agresywnie, czy się cofnie. My na każdą fazę musimy być gotowi. Im dłużej pracujemy, tym zawodnicy lepiej rozumieją po prostu grę. Trenerze, wrócę jeszcze na sekundę do meczu z Radomiakiem, bo to
no bo to jest też ważne dla mnie, czy będzie jeszcze formacja z Danielakiem na lewym wahadle i ze Stępińskim na prawym wahadle? No było potrzeba chwili, wiadomo, my też nie wychodzimy z każdym komunikatem, nie mówimy o swoich rzeczach, czy czasem jakichś drobnych problemach, większych, mniejszych, które się dzieją w zespole, nawet czasem zdrowotnych, i w tym akurat momencie taka była potrzeba na ten mecz. Jak będzie z koroną, zobaczymy, ale no na pewno to nie jest docelowe nasze ustawienie tych zawodników na danych pozycjach. Zresztą widzimy kontuzja Fabio Nunesza, czyli jedynego naszego lewego wahadłowego z lewą nogą. Na wiele spotkań musieliśmy, trochę powiem brzydko, załatać tą dziurę, ale mamy na tyle zawodników, którzy grali na kilku pozycjach, mają doświadczenie, jak właśnie Karol, jak Mato Milos, dlatego to nie jest ich naturalne środowisko i to jest też trochę kłopotliwe dla nich, że grają no nieidealnie na swojej pozycji, ale jeśli ktoś potrafi grać w piłkę, rozumie grę, to nawet jak ma pewne ograniczenia, to może też z pewnych rzeczy korzystać, bo mogą łamać na przykład w środek i kończyć strzałem z prawej nogi, co może im przynosić bramki, czy dośrodkowywać, i mogą dzięki temu mieć asysty. Tak, ja jeszcze chciałem zapytać, bo coś mi się wydawało, że ten Stępiński na tym wahadle tak, no jak ja sobie tam czytam tą grę, wiadomo, że jestem tam laikiem, jeżeli chodzi o takie coś, to mi się wydawało, że Stępiński... Skromny jesteś, ale okej. Okay. Znaczy chodziło mi o to, że mi się wydawało, że on tam bardziej był na zamknięcie Abramowicza, ale no nie wiem, czy to dobrze czytałem. Bardzo dobrze. Kilka aspektów. To nie jest jeden aspekt. No ja rozumiem. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale w ostatnich meczach przechodzimy na czterech stoperów. Na przykład Marek Hanuszek schodzi na czwórkę, szczególnie kiedy ktoś gra system na system, po to, żeby oni w pressingu się do nas nie dokleili, czyli powiedzmy nie złapali nas tak jeden do jednego. I my szukamy wyjścia spod tego pressingu, żeby to było płynne, pewne. Oczywiście mamy rozwiązania na trzech, na czterech, na dwóch i możemy tutaj w dowolny sposób konfigurować. Dużo tego ćwiczymy i szukamy, żeby przechodzić z systemu na system, po to, żeby przeciwnik nas nie rozszyfrowywał. I wydaje mi się, że w budowaniu jesteśmy bardzo wszechstronną drużyną i to jest nasza bardzo duża siła, że bardzo ciężko na nas jest założyć pressing, bo my jesteśmy w tym tacy wielowymiarowi w różnych konfiguracjach. I Patryk Stępiński miał za zadanie wyłączyć Abramowicza, który no ich lewa strona dla nas według naszych tych przedmeczowych ustaleń była groźniejsza. Okazało się, że jednak Grzybek strzelił bramkę z prawej strony. Więc to jest tak, że dlatego mówię, to nie jest tak, że my mówimy, słuchajcie, lewa strona jest najważniejsza, a prawą odpuszczamy. My jesteśmy nastawieni na to i na to. Wiemy, jak Radomiak buduje grę z lewej strony, wiemy, jak buduje z prawej strony. I tutaj, jeśli chodzi o założenia w defensywie, to było to. Poza tym przy dośrodkowaniu z prawej strony Abramowicz zamykałby dalszy słupek i też trzeba z nim, który jest bardzo wysokim wahadłowym, trzeba walczyć w powietrzu. Poza tym przy przejściu na czterech Marek nie musiał w niektórych sytuacjach schodzić do budowania w czterech, tylko budowaliśmy w trzech, a dzięki temu, że Martin był bardzo po lewej stronie jako typowa lewa noga, Stępina był z prawej strony jako ten prawonożny zawodnik, no i dzięki temu dwaj stoperzy, czyli Żyro i Szota, byli w tej czwórce ustawieni jako ci dwaj stoperzy, dzięki czemu mogliśmy bardzo dużo, tak naprawdę Radomiak, no widzieliśmy, nie mógł założyć pressingu i musiał stać głęboko z tyłu, co powodowało nam, że mieliśmy i szerokości, i długości, i dużo też w tym meczu przez środek mimo wszystko graliśmy, więc był te ataki były bardzo różnorodne i myślę, że z tym Radomiak miał największy problem. Dużo pod grą był Julek Letniowski. Właśnie też tak. To, z góry lepiej widać trenerze niż z linii bocznej. Tak, ale dlatego, że schodził też niżej, Radomiak stał bardzo nisko, więc tak naprawdę oni nie presowali go, więc on mógł spokojnie zejść po piłkę, dostać piłkę i rozgrywać ją w dowolny sposób, ale też miał jedno założenie, które polegało na tym, że miał też przebywać więcej w tej strefie wysokiej, czyli za linią pomocników, między linią obrony a linią pomocy, miał tam dublować pozycję, miał schodzić, bo tutaj oczywiście my sobie bardzo dobrze radziliśmy w tym budowaniu, ale zawsze kluczowe jest to, co będzie się działo w tej najwyższej fazie, czyli już w tej fazie rozwinięcia i finalizacji. Pełna zgoda, pełna zgoda. Tylko mi brakło jednej rzeczy i zastanawiające jest to dla mnie i może dla trenera również. Jak to jest możliwe, że jeden z najszybszych piłkarzy Widzewa, Karol Danielak, bo tak na pewno jest, przegrał ten sprint z tym Semedo. Lepsze ustawienie, to już było analizowane? Tak, lepsze ustawienie Semedo i w pierwszym momencie, gdybyśmy Karol wszedł przed Semedo,
Myślę, że Karol nie przegrałby tego pojedynku biegowego, bo oni byli na równym poziomie. Natomiast już w momencie, kiedy Karol ruszył za zawodnikiem, on był po prostu ten metr spóźniony, a że Semedo jest też bardzo szybkim zawodnikiem, to mieli tutaj długi ten pojedynek biegowy. Trenerze, no to mówiliśmy, że nieraz musimy łatać dziury i potrzebujemy piłkarzy po prostu. Tomek Wichniarek ostatnio w gol mówił, że potrzebne jest lewe wahadło, środek pomocy, napastnik plus jedna pozycja w zależności, co się wydarzy. Jak to na to trener patrzy? No my rozmawiamy już od wielu miesięcy, ale tak naprawdę dopiero w ostatnim czasie przyspieszyliśmy te rozmowy, bo zbliżamy się do końca. I po ostatnim meczu będziemy mieli rozmowy oczywiście z piłkarzami. Też musimy być przygotowani na to, że ktoś powie: ok, ja chcę odejść, bo chcę więcej grać, a tutaj nie mam tej możliwości gry. Więc my na te wszystkie warianty musimy być przygotowani, mieć przygotowanych piłkarzy. To, czy my z nich wszystkich skorzystamy, czy nie, no to jest oczywiście zależne od naszej formy, od tego, w jaki sposób gramy. My też nie chcemy robić rewolucji. Ona była zrobiona raz po moim przyjściu. Uważam, że w dłuższej perspektywie nie jest to dobre, żeby wymieniać, nie wiem, 10, 12, 15 ogniw, jak to robi też wiele klubów, którzy awansują do ekstraklasy. My postawiliśmy na nasze wypracowane mechanizmy. Jak widać, w tej chwili to dobrze funkcjonuje i pomimo, że wielu nas skreślało, to my jednak nie dajemy za wygraną i pokazujemy, że nie trzeba zmieniać składu i nie trzeba grać tylko defensywnie i czekać na kontrę, że można grać też ofensywnie, odważnie i też można punktować. I z tego jestem akurat bardzo zadowolony, bo przełamujemy jakieś stereotypy, które bardzo często funkcjonują, że nie można grać atakiem pozycyjnym, że w ekstraklasie to trzeba w pierwszym sezonie tylko się bronić i ciułać te punkty. Można mieć swój styl, można grać porywająco czasami, można grać z zębem, z charakterem i do tego dobrze w piłkę. A kiedy trzeba, potrafimy cierpieć, potrafimy bronić. Może dwa ostatnie mecze tego nie potwierdzają, ale bardzo wiele wcześniejszych to pokazują. Ale trener potwierdza, że te pozycje są tutaj brane pod uwagę najbardziej, tak, żebyśmy byli zgodni, bo nie będę pytał, czy już są nazwiska, bo wtedy bym musiał poprosić, żeby trener mrugnął oczami. Ale no, jeżeli to są te pozycje, no to no, nie oszukujmy się, trenerze. To jest wielka, wielka sztuka, co trener dokonał. Tutaj jest trener wielbiany, pod zegarem krzyczą Janusz Niedźwiedź już dzisiaj. Ten Janusz Niedźwiedź to taki typowy Widzewiak. Mamy 26 punktów, no przecież nikt z was w ciemno nie brał, że będzie taki, a nie inny wynik. To jest duży sukces drużyny nieprowadzonej przez Janusza Niedźwiedzia. 26 punktów to jest trzecie miejsce. Czy jako trener jesteś zadowolony z drużyny dzisiaj? No oczywiście, że jestem zadowolony, ale pamiętajmy, że mamy jeszcze jedno spotkanie. Uważam, bardzo ważne spotkanie. Te 3 punkty to jest naprawdę bardzo dobry zastrzyk. Ja wiem, że zdobyliśmy już 26 punktów, ale została nam ostatnia kolejka. Kilka dni do końca rundy. Wierzę, że wzniesiemy się na wyżyny, że zagramy z Koroną o pełną pulę i że ta zima jeszcze będzie podkreślona takim ostatnim bardzo dobrym meczem, bo z tego chcemy meczu wyciągnąć jak najwięcej, żeby ta runda była już taka no, jeszcze bogatsza. Który z dotychczasowych spotkań trenera w Ekstraklasie domu najwięcej pod kątem wzbogacenia swojego warsztatu trenerskiego i dlaczego? Każdy mecz daje. To nie jest tak, że to jest jedno spotkanie i my po jednym spotkaniu możemy powiedzieć, że ono akurat dało nam, bo czasem my szukamy w meczu... bardziej indywidualnie, przepraszam, tak, że przerwa. Tak, mówię, my szukamy jednego, dwóch detali, które może nam pomóc. Z niektórych meczów jesteśmy bardziej zadowoleni, z niektórych mniej. Ale żeby było jedno takie typowe spotkanie, które naprawdę nam mnie jakoś w specjalny sposób pokazało, że coś, nie wiem, jest do poprawy, czy jest inaczej, nie wiem, nie mogę sobie dzisiaj przypomnieć, żeby jedno miało jakiś na mnie taki jako trenera wyjątkowy wpływ. Myślę, że to pierwsze w Szczecinie też było dla mnie, dla trenera ważne, bo graliśmy jakby nie było z zespołem, który jest w europejskich pucharach. I pojechaliśmy i nie uważam, że nie byliśmy zespołem gorszym, a myślę, że zasługiwaliśmy tam przynajmniej na ten jeden punkt, jak nie na 3. I to też myślę, że i mnie, i drużynie dało taki zastrzyk, że jednak możemy nawet walczyć z tak mocnymi zespołami. Oczywiście to jest tylko jeden mecz i nigdy nie można przywiązywać tak dużej wagi do jednego meczu, ale to się później pojawiło w meczu z Lechią, z kolejnym meczu i czy z Jagiellonią, więc też te mecze, szczególnie pierwsze, pokazały,
że możemy grać po swojemu i możemy też dalej punktować, dalej się rozwijać. Jakby Janusz Niedźwiedź miał rozegrać jeszcze jeden mecz taki powtórzony z jesieni, to byłby to mecz z Radomiakiem Radą czy Legią Warszawa? Z Radomiakiem Radą. A, mówisz jeszcze o Legii. Chętnie bym jeszcze dwa albo trzy mecze zagrał, bo myślę... No jakie, proszę, mówić. No to na pewno z Legią i z Radomiakiem to są dwa i myślę, że jednak z Lechią Gdańsk, bo tego meczu oczywiście mi było bardzo szkoda, bo to był mecz u siebie, pierwszy na otwarcie, ale będziemy mieli okazję rewanżu na wiosnę. Wszystkie te trzy mecze, powiem za siebie, bo nie wiem, jak myślą kibice, wszystkie te trzy mecze to piłkarze jakościowi. Pejszao, Zwoliński, w Legii Josue, Paweł Wszołek, wczoraj widziałem Marcedo, Nascimento, Jorge Junior. Czy trener myśli, że widzę, że dzisiaj jest potrzebny taki zawodnik z taką jakością, jak mają inne zespoły ekstraklasy? Czy widzę w trenera Niedźwiedzia bez takiej jakości też daje sobie radę, bo jest przecież dzisiaj trzeci w lidze w dalszej sezonie. Czyli taki zawodnik dzisiaj trenerowi Niedźwiedziowi, jak tutaj, jeden z których wymieniłem, jest potrzebny Widzewowi, czy obędzie się bez takiej gwiazdy? Myślę, że każdy taki zawodnik jakościowy wznosi też drużynę o te ileś procent wyżej. My dzisiaj też wygrywamy kolektywem, wygrywamy naszymi powtarzalnymi zachowaniami, tym, jak ta drużyna wygląda na boisku, ale no nie oszukujmy się, jeśli jest zawodnik, który potrafi w sezonie strzelić 15-20 bramek, to ileś tych punktów, 10-15 i będzie więcej niż ten, który strzeli 7 bramek w sezonie, a różnica między jednym a drugim będzie 12-13 bramek. Tak samo z zawodnikiem, który tworzy ostatnie podania, czy wykonuje świetnie stałe fragmenty, który uderza w punkt. To są takie zawsze wartości dodane i fajnie i dobrze mieć w drużynie zawodnika, który potrafi świetnie bić stałe fragmenty, który jest skuteczny i też bierze tą odpowiedzialność za bramki, ale my dzisiaj możemy też powiedzieć, że u nas jest tak duża grupa osób, która może strzelić bramkę, bo ten model jest wymagający, bardzo wymagający, ale dający bardzo wiele możliwości i możliwości i asyst i bramek dla każdego praktycznie zawodnika. Widzimy stoperów, którzy wprowadzają bardzo wysoko. Martin Kreuziger, który w ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech meczach oddał chyba ze 3 czy 4 strzały z 20 metra, więc to też pokazuje, jak ten system stwarza możliwości naszym piłkarzom do tego, żeby mogli też błyszczeć na boisku. Ogólnie bardzo pozytywna zmiana Martina Kreuzigera z pierwszej ligi, a Martina występującego w Ekstraklasie i to też jest pana zasługa, jakby nie było i nie tylko, bo sam zawodnik musi do wykonanego zawodu podchodzić też sumiennie i pracowicie i to widać, że to jest bardzo mocno przepracowane. Zawsze to jest zasługa obu stron, bo obie strony muszą chcieć, obie strony muszą zrozumieć i dotrzeć się, że tak powiem, i muszą wiedzieć o swoich oczekiwaniach, czyli zawodnik oczekiwania od trenera, ale trener też ma oczekiwania w stosunku zawodnika i wymagania, które muszą być spełnione i w tym momencie, jeśli zawodnik pracuje w ten sposób i wykonuje te rzeczy, sam też czuje, że rośnie, to jest droga właśnie, którą chcemy dążyć. W trzech słowach proszę mi, trenerze, powiedzieć, jak pan spogląda na Juliusza Letniowskiego. Takie trzy słowa. Co go charakteryzuje? No trzy słowa to ciężko, żebym określił, może trzy zdania. Trzy zdania. Na pewno jest to zawodnik nietuzinkowy, kreatywny, który potrafi robić różnicę na boisku. Na pewno zrobił spory progres, jeśli chodzi o ostatnie miesiące. Takich kilka rzeczy, na które zwróciliśmy mu uwagę, ale jeszcze uważam, że potrzebuje większej stabilizacji, ustabilizowania formy. To się oczywiście wiąże też z meczami. Wierzę, że teraz w okresie przygotowawczym, chociaż mówię, no jeszcze jesteśmy przed ostatnim meczem i jest jeszcze robota do zrobienia, natomiast wierzę, że ten progres będzie szedł i ta stabilizacja formy i te rzeczy, o których rozmawiamy z Julkiem, że jeśli on je poprawi, to może być wyróżniającym się zawodnikiem na tle ekstraklasy na tej pozycji. W meczu jeszcze tutaj chwileczkę zostaniemy jeszcze przy tym, jeżeli chodzi o formację. Dobrą zmianę dla mnie, dobrą zmianę dał Szechu też. Wejście jego troszeczkę spokoju gra. Widać, że on w tym takim kontakcie bezpośrednim z zawodnikami przebija te piłki.
Julek dla mnie to jest zawodnik, który nie boi się grać piłką do przodu. Często jednak pojawia mu się też strata, ale tylko z tego, że podejmuje ryzyko. I tutaj trener zgodzi się ze mną? No ja nie lubię tego słowa ryzyko, tylko po prostu gra odważnie do przodu. Szuka czasem nietuzinkowych rozwiązań, czasem one są trafione w punkt, czasem generują one straty, ale patrząc nie na jedną daną sytuację czy drugą, tylko na, nie wiem, w perspektywie kilku spotkań, no to opłaca się, bo chcemy, żeby ta drużyna grała do przodu. Zresztą widzieliśmy wczoraj z Radomiakiem, jak ta gra. My nabiliśmy, jak ktoś tam naliczył, 550 podań, czy 539, już nie pamiętam dokładnie liczby. Natomiast to nie są podania tylko w poprzek do tyłu, tylko tak. Bardzo dużo przecież tych dośrodkowań, ile w pole karne było, ile było prostopadłych podań w pole karne, w drugą strefę, w trzecią strefę, więc tutaj to nie jest tylko gra dla samej gry. Ile trener Janusz Niedźwiedź potrzebuje czasu, żeby się przygotować do każdego spotkania, już nie licząc tego, ile rozmawiacie ze sztabem? Ile zajmuje czasu przygotowania się do jednego spotkania ekstraklasowego? Ile poświęca trener na to czasu? Pierwszy dzień, jak mamy na przykład mecz sobota, bo to będzie najłatwiej się odnieść, niedziela jest tym dniem wolnym, poniedziałek pracujemy, więc najczęściej jest tak, że ze sztabem w poniedziałek spotykamy się jeszcze do południa. Trening jest na przykład o godzinie 17, czasem o 18, więc my spotykamy się już wcześniej kilka godzin, żeby popracować, żeby ustalić to, co będziemy mieli w danym tygodniu. Ale poniedziałek jest oprócz planowania całego tygodnia, jest też tym okresem, w którym podsumowujemy też mecz. No i to, co związane z ostatnim meczem i z treningiem poniedziałkowym, na którym najczęściej pracujemy nad tym, co nie funkcjonowało albo chcielibyśmy poprawić pod kątem następnego meczu. Wtorek, środa, czwartek to są i piątek to są dni, w których pracujemy nad swoim modelem gry, chyba że przeciwnik robi coś wyjątkowego, coś, co do tej pory się, czy z czymś się mniej zderzaliśmy, albo zderzyliśmy się już dawno i musimy przypomnieć, więc wtedy te dwa dni, powiedzmy, poświęcamy na nasze zachowania, ale związane też z tym, że każdy przeciwnik ma inne przestrzenie wolne, wiemy, gdzie je wykorzystać, więc ja godzin nie liczę i dni, bo to w piłce nożnej się nie liczy czasu, że dzisiaj to spędzę 12 godzin w klubie, a jutro 8. Jak trzeba spędzić 11, to 11, jak trzeba spędzić 7, to 7. Też nie ma sensu siedzieć tylko po to, żeby wszystkim udowodnić, że ja będę od rana do nocy w klubie. Natomiast no nie ma co ukrywać. No, rodzina mnie widzi rzadko, dlatego też przed programem mogę powiedzieć, rozmawialiśmy o tym dzisiaj o ograniczonym czasie, bo moja rodzina widzi mnie bardzo rzadko i najbardziej my na tym cierpimy jako tutaj czy żona, czy syn, czy ja, że nie mamy tego czasu dla siebie. Ale to jest praca trenera. Ja to przyjmuję ze wszystkim, co ta praca niesie ze sobą i te wszystkie cudowne rzeczy, które się dzieją i również te cienie, które no niestety no, też występują. Ale rodzina to nie tylko kibice, bo tam też pewnie głębna analiza jest ze strony Bożonki, która mi pogroziła tutaj palcem przed naszym wejściem, że ja ci daję tylko 45 minut, więc jak to jest? Jest tam jakaś sekretna osoba w rodzinie, która siedzi na analizie Janusza Niedźwiedzia? Moja żona po tylu latach może rozmawiać na tematy taktyczne, też dużo rozumie, dużo widzi, zresztą mogę tu powiedzieć, bo siedzi w pokoju obok, że przychodzi na przykład, jeśli gramy mecz w piątek, to sobota i niedziela, jak się mecze zaczynają od, nie wiem, 12:30 czy o 15:00, zależy od dnia, no to kończymy, nie wiem, na przykład Ligą Plus Ekstra o 22:00 godzinie i siedzimy razem i nie tylko siedzimy razem, że żona siedzi za karę, żeby tylko oglądać, tylko po prostu ją naprawdę to interesuje, więc to jest też wspaniałe, że lubi to, że też się tym pasjonuje, że pasjonuje się tym, co u mnie w pracy, no to jak przeżywa te mecze, wczoraj też po wczorajszym meczu, dzisiaj też ledwo uczyła, bo straciła na chwilę głos, bo tak się ekscytowała tym meczem i tak chciała, żebyśmy wygrali. Trenerze, no to ja powiem, że to jest jedyny polski dom u państwa Niedźwiedziów, gdzie nie ma walki o pilota od telewizora. Nie ma, ale też czasem przychodzi ta 22 i no, chciałoby się odejść od piłki i obejrzeć na przykład jakiś film, no ale rano o 6 pobudka, więc
Więc też czasem udaje się nam obejrzeć, a czasem już nie zdążę i rano trzeba po prostu wstać i wrócić znowu do zajęć. Czas goni, trenerze, bo my mamy tylko 45 minut dzisiaj. Dekra G pisze, jaki wpływ Janusz Niedźwiedź na transfery ma do klubu? Czy proponuje może zawodników, których chce? Tomasz Wichniarek w fragmencie wypowiedzi w Kanał Plus mówił, że rola trenera jest ograniczona. Czy to odpowiada trenerowi, czy są w kadrze zawodnicy ściągnięci na prośbę trenera? My akurat mamy takie rozmowy między sobą, że jeśli nie, my przykładowo jako sztab trenerski wiemy, że ktoś jest do zagospodarowania albo mamy też różne informacje z różnych klubów, że ktoś być może będzie rozwiązywał kontrakt, to oczywiście naszą rolą jest to, żeby skoro wiemy, że jest ciekawym zawodnikiem, to warto podpowiedzieć całemu pionu sportowemu, żeby mocniej go pion przeanalizował. My też to robimy oczywiście. Później siadamy do rozmów, patrzymy na jednego, drugiego, trzeciego, czasem piątego, siódmego zawodnika, bo ta lista to nie jest tylko, są dwa, trzy nazwiska, ale czasem i pięć, i sześć, i siedem. Robimy wstępną selekcję. Jeśli widzimy, że ktoś od początku nie pasuje do profilu i ja też jako trener widzę, że nie jest to ten profil, którym się warto zainteresować, co nie znaczy, że to jest słaby zawodnik, tylko nie pasuje tak w taki sposób, to później oczywiście nie brniemy już dłużej, żeby też energię swoją scouting mógł skumulować na wyszukiwanie zawodników pod profil. Czy trenerzy z młodszych drużyn, pytanie kolejne od Dekry, rezerwy U19, U17 mają spotkania zawodowe z trenerem, pytają się o rady, pomoc. Czy Janusz Niedźwiedź jakoś ich wspiera, pomaga, udziela rad, tak króciutko? Nie mamy takich spotkań jakichś cyklicznych, żeby tutaj radzić trenerom czy trenerowi, bo my gramy w innych systemach, inaczej funkcjonuje drugi zespół, inaczej funkcjonuje pierwszy zespół. My też nie narzucamy, żeby drugi zespół grał tak jak pierwszy, dlatego że jeśli my gramy na trzech stoperów, a w drugim zespole na przykład nie muszą ci zawodnicy grać na trzech stoperów albo nie masz trzech stoperów, to dzisiaj zmuszanie drugiego zespołu, żeby oni robili dokładnie te same rzeczy co pierwsze, jest moim zdaniem błędne. Dlatego też trener Czubak może pracować w swój sposób, to w jaki sposób on widzi piłkę. Oczywiście zwracamy też, trener Czubak jest, często go widzę gdzieś na naszych treningach, więc on też obserwuje, widzi w jaki sposób my gdzieś trenujemy. My jesteśmy też otwarci dla trenerów z Akademii, którzy no, często ich widzimy, jak trenujemy na Łodziance, że obserwują nasze treningi, więc tutaj tu nie ma wiedzy takiej, którą nie możemy się podzielić i jak najbardziej jesteśmy do tego chętni i gotowi. Zbudował pan wielu zawodników. Kun, Hanusek, Szota, Stępiński i tym podobne. Czy Hansen i Szechu też wejdą na poziom tej pierwszej jedenastki? Szechu ma duże umiejętności. Ma bardzo dobre uderzenie z lewej, prawej nogi. Ma dosłownie z kroka przerzut na 50, 60, 70 nawet metrów. Jest taki wszechstronnie wykształcony, dobry technicznie. My oczywiście rozmawialiśmy, że na tej pozycji potrzebujemy pewnych określonych zachowań, nad którymi on musi pracować. Kiedy on wchodził na coraz lepsze tory, też początek jego tu był trudny, on też wchodził do drużyny. Pamiętajmy, że on też wyjechał ze swojego kraju. Jest stosunkowo młodym zawodnikiem, więc my też braliśmy go pod kątem rozwoju przez kolejne nawet lata. I kiedy on wchodził na dobre tory, to niestety zapał kontuzję, potem ta kontuzja miała trwać krócej, przeciągnęła się, okazało się, że tam dalej jest problem, no niestety, ale miał pecha, bo stracił bodajże 5 czy 6 tygodni, a to bardzo dużo w okresie startowym, żeby zawodnik wrócił znowu do formy, potrzeba pewnie ze 3-4 tygodni regularnego, pełnego treningu z zespołem, już nie mówię wcześniej o treningach indywidualnych, żeby wrócić przynajmniej do dobrej dyspozycji. Tomek Radogość pisze, trenerze, czy nie widzi pan powtórki z poprzedniego sezonu, kiedy na 3 mecze do końca drużyna złapała zadyszkę? Jaki jest plan, żeby na wiosnę znowu zaskoczyć ligę i szybko zapewnić sobie utrzymanie? Tomek Radogość jeszcze raz potwierdza. Tak, tylko że ja zawsze rozpatruję wszystko w tych kategoriach, w których byliśmy w tym środowisku, który byliśmy wcześniej. My mówimy bardzo często, zresztą nie mówimy, ale słyszę, że ta wiosna była słabsza, czy słaba nawet. Ona była słabsza niż jesień, oczywiście pod kątem punktowym.
ale trzeba przypomnieć, że my w pewnym okresie mieliśmy 11 zawodników kontuzjowanych, kilku liderów, nie mieliśmy kapitana zespołu, nie mieliśmy rywalizacji na wielu pozycjach. My czasem w 15-14... Wypadł Julek, Daniel Tanżyna, który też był ważną postacią w szatni, wypadł Mateusz Michalski, wypadł Bartek Pawłowski dwukrotnie z urazami, on zagrał tylko 10 spotkań, wypadł Przemek Kita dwukrotnie z urazem. Mógłbym tak wymieniać, Montini, Reszka, Wrąbel. Tych kontuzji było tak dużo, że ja w swoim życiu pierwszy raz przeżyłem coś takiego, bo jesienią też, kiedy straciliśmy kilku liderów, czyli Montiniego, czyli Nowaka, czyli Letniowskiego, też był trudniejszy moment i też widzieliśmy, że te wyniki trochę się zmieniły na niekorzyść, ale to się wiąże też z tym, że traciliśmy ważne ogniwa, coś funkcjonowało i tak samo było na wiosnę. Później oczywiście te dwa ostatnie spotkania, to mówimy o tylko tych dwóch spotkaniach, ale przypomnę, że wcześniej złapaliśmy od GKS-u Tychy serię 5 meczów, 13 punktów, które zdobyliśmy w krótkim okresie i tymi punktami, tymi meczami zapracowaliśmy sobie, żeby w tym ostatnim meczu walczyć o bezpośredni awans. Przypomnę, że my zajęliśmy wiosną 3. miejsce ze wszystkich drużyn, gdybyśmy wzięli tylko rundę wiosenną. I pójdę za tym, za ciosem. Czy ten właśnie wtedy wynik zadecydował, że trener Niedźwiedź dalej pracuje w RTS Widzew Łódź? Mówię o Tychach, bo ciężko było po tej Odrze Opole. Pamiętam ten mecz, bo byłem na tym spotkaniu, ta bramka taki lobik, strzał życia, można powiedzieć, i później to Tychy, był gorący stołek, czy raczej nie było? Nie wiem, ja nie odczuwałem, zresztą ja nigdy w swojej pracy się nie zastanawiam, czy ja jutro stracę pracę, bo to jest droga donikąd. Wtedy nie będę podejmował pewnych, racjonalnych, konkretnych decyzji i tego, jaki jestem, bo zastanawianie się, że teraz będę musiał uważać, bo być może po jednej czy drugiej porażce ktoś mnie zwolni albo powie, dostajesz jakieś ultimatum albo jeszcze inne rzeczy. Ja się skupiam na tym, na co mam wpływ, czyli mam wpływ na to, żeby pracować, mam wpływ na to, żeby rozwinąć model gry, mam wpływ na analizę, mam wpływ na rozmowę z zawodnikami, mam wpływ na dopracowanie szczegółów, a nie na to, żebym myślał, bo to będzie prowadziło tylko do tego, że nie wiem, zacząłbym być zestresowany, nie podejmowałbym wtedy racjonalnych decyzji, a to jest pierwsza droga właśnie do tego, żeby się nie odbudować, na przykład przy gorszym okresie. Tutaj będzie króciutkie pytanie. Szymon CW pisze, czy w jakimś wcześniejszym klubie otrzymał trener więcej żółtych kartek niż w tym sezonie? Nie, mam 3 żółte kartki w 16 meczach, więc średnia 1/5 meczów. No, dwukrotnie dostałem bodajże za przekraczanie linii, tylko dlatego, że podchodzę bardzo głęboko w boisko i przekazuję drużynie uwagi, bo wiemy, na naszym stadionie przekazanie nawet wahadłowemu, który stoi czasem 5-70 metrów ode mnie, jest trudne, więc no, z racji tego, że chcę te uwagi przekazać, żeby skorygować coś w grze, chyba dwukrotnie dostałem właśnie za przekraczanie, teraz dopiero była pierwsza żółta kartka za gdzieś moją reakcję na decyzję sędziego, natomiast to jest jedna jedyna kartka, natomiast wcześniej to, co powiedziałem, raczej sędziowie upominali, żeby nie przekraczał, ale no, ja i tak uważam, że to jest to nie wpływa na grę, a myślę, że są ważniejsze rzeczy na boisku i tu już o tym kiedyś rozmawiałem, że ja bym się nie czepiał trenerów, że ktoś gdzieś przekracza tą linię. Raczej sędziowie powinni być skupieni, nawet technicznie, na tym, żeby wszystko, co się dzieje na boisku, obserwować i dawać podpowiedzi do sędziego głównego. Ale wiem, że są z tego rozliczani i wiem, że często obserwatorzy mają do nich pretensje o to, że nie, że tak powiem, temperują trenera i że nie wracają go do linii, do swojej strefy. No właśnie, trener właśnie wspomniał, że często rozmawia i ma wpływ na to, co mówi zawodnikom. Wczoraj zauważyłem, że właśnie przed meczem jeszcze, bo ja to ogólnie wzrokowcem jestem, podszedł trener do Kuna i co tam mu tam trener szepnął na słówko, bo Kun, jak wiemy, zaczął mecz na ławce. Czy to było coś budującego, czy tam taka zwykła rozmowa? No raczej przed meczem nie powiedziałem mu czegoś niebudującego. Oczywiście my też przed meczem zakładamy pewne scenariusze i też podejrzewamy, jak ten mecz może się potoczyć. On może się potoczyć naprawdę zupełnie inaczej, bo ja co wiedziałem... Co to było konkretnie, proszę. No, wiedziałem, że zdominujemy przeciwnika i zawsze w takich sytuacjach przed meczem, czy zawsze, albo niekoniecznie zawsze,
rozmawiam z zawodnikiem odnośnie tego, jaka może być jego rola, w którym momencie może być, że ma być przygotowany i gotowy, że może wejść i na lewe wahadło i może wejść do środka, że tutaj jest jakby otwarte, żeby obserwował na przykład grę na dwóch pozycjach, żeby czytał tych zawodników, którzy przeciwników, którzy grają na tych pozycjach, żeby później wchodząc w mecz, już w tym meczu realnie był. Ale tam jest dużo, to zależy. No dzisiaj, jak rozmawiam z 15-16 zawodnikami, czasem 10, czasem są zawodnicy, z którymi już nie rozmawiam, bo rozmawiałem dzień wcześniej albo dwa dni wcześniej, albo po prostu już rozmawiałem na początku tygodnia po ostatnim meczu i już sobie powiedzieliśmy pewne rzeczy i czego oczekujemy, to nie będę mu przed meczem znowu przychodził i powiedzieć: pamiętasz, jak we wtorek rozmawialiśmy, i znowu trzeci raz powtarzał to samo. No właśnie, dlatego chciałem się dowiedzieć, bo ja myślałem, że trener podszedł i powiedział: po przerwie wchodzisz, no ale to tylko i wyłącznie moja opinia. Zapytaj zwyczajnie podczas rozmowy, pisze mój kolega Daniel, trenera, czy już czuje się takim prawdziwym widzewiakiem pokroju Andrzeja Michalczuka, Bońka czy Szymkowiaka? Krótkie zdanie. To zależy. Jeśli ktoś mówi o czas, którym jestem widzewie, to nie, bo to jest krótko. Jeśli chodzi o bycie w tym klubie całym sobą, pracowanie na 100%, to tak, to zdecydowanie tak. Janusz Niedźwiedź jest za Widzewem. Jestem trenerem Widzewa, jestem za Widzewem i chcę, żeby Widzew odnosił sukces. To chciałem usłyszeć. Tutaj pytanie jeszcze mamy, zapytam tutaj Jarosław Górczyński. Na ile lat Janusz Niedźwiedź zamierza podpisać nowy kontrakt z Widzewem? Dzisiaj w ogóle nie zajmuję się swoim kontraktem i tego, na ile czasu. Chcę dokończyć tą rundę, chcę wygrać z zespołem ten ostatni mecz, zrobić wszystko, żeby Widzew miał jak najwięcej punktów. Dzisiaj, mówię uczciwie, nie patrzę na miejsce w tabeli. Dla mnie liczy się najbardziej ten dorobek punktowy, bo widzimy, że tabela jest tak spłaszczona, że w przypadku zwycięstwa na przykład Lecha w meczu i Górnika w meczach tych zaległych, okaże się, że między nami, a chyba 11 czy 12 zespołem, są 3 punkty. Więc to jest dosłownie 1-2 mecze, więc oczywiście nikomu nie dodajemy punktów ani nie zabieramy, ale w przypadku, gdyby taka sytuacja miała miejsce, to zobaczcie wszyscy, jak jest ogromny ścisk. I dlatego punkty są dla mnie kluczowe, bo wiemy, ile mniej więcej 1,5 punktu na mecz daje ci mniej więcej, które miejsce, ile ci 1,70 da, ile da ci 1,75, a w okolicach 2 punktów na mecz bijesz się o mistrzostwo. 1,75, 1,70 mniej więcej koło 5 miejsca. 1,5 punktu mniej więcej 7., 8., 9, w zależności jak się tabela ułoży. Utrzymanie, no to musisz mieć ten pewnie 1,1 punkta na mecz, żeby mieć tą pewność, że jest to utrzymanie. Dlatego ja, wiedząc te liczby, które są od 10-15 lat, po prostu skupiam się, żeby ta średnia punktowa była jak najwyższa, a wtedy jak tabela się ułoży, może być tak, że 26 punktów dzisiaj może dać trzecie miejsce, a może dać 7 miejsce. Chciałem tylko zakomunikować pani Kasi, że zaczęliśmy dwie po, więc mam jeszcze 6 minut, więc mam jeszcze 2 pytania. Na sam koniec zapytam trenera, czy zgodnie z jego deklaracją, że chce być u nas 5 lat i to będzie nie będzie odporny na pokusy i zakusy z innych klubów, bo to, że zaczniemy osiągać z nim sukcesy, z trenerem Niedźwiedziem, to będzie to, bo będzie wtedy top topów naszej ekstraklasy. Układ jest prosty. Realizuje u nas swoje marzenia, czyli trener Janusz Niedźwiedź, a my wraz z nim naszą wielkim Widzewie. Czy to jest możliwe? Wierzę, że tak. Wierzę, że po tym, co się dzieje w Polsce w wielu klubach, widzimy, że tam, gdzie jest stabilizacja, nawet jak są gorsze momenty, to przy stabilności trenera, dobierania zawodników pod tego też trenera, pod jego model gry. Widzimy trener Fornalik, który przyszedł do Piasta, pracował troszeczkę ponad 5 lat i w dłuższej perspektywie, nawet jak niektóre mecze się nie układały, czy miał nawet trudniejszą jesień, żeby nie powiedzieć bardzo trudną jesień, nagle okazywało się, że kończył na 6 miejscu, bo praca była systematyczna, bo była wiara w trenera, bo nie daje się wszystkim dookoła sygnału, że jak przegrasz 2-3 mecze, zmieniasz trenera, to wtedy odpowiedzialność spada tylko na trenera, a wszyscy tak naprawdę
zostają i mówią, ok, to była jego wina i teraz już na pewno jedziemy dalej. I za pół roku, za 8 miesięcy znowu ten schemat się powtarza. Widzimy Raków, widzimy Pogoń Szczecin, która była za trenera Rujnalicza. Takich przykładów można wymienić więcej, ale te są takie, myślę, że najbardziej jaskrawe. Tutaj Maciej Maczkowiak, nasz wspólny znajomy, pisze pytanie dla trenera Janka. Jakie miejsce w tabeli interesuje trenera w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasa? No i to jest to, co powiedziałem. Dzisiaj wygrywając, chociaż no, nie lubię tego, bo to jest takie mówienie, że gdyby i tak dalej, ale mają 3 punkty więcej, bodajże 2 albo 3 zespoły są również w podobnej sytuacji, też mają i Pogoń, Stal Mielec, też mają po 26 punktów, więc dzisiaj może to dać trzecie miejsce, może dać nawet 5. miejsce, w zależności jak kwestia czasem może jednej bramki zdecydować o tym. Więc dzisiaj to, co powiedziałem, ja się naprawdę nie skupiam na miejscu. Chciałbym być z Widzewem oczywiście jak najwyżej, ale chciałbym mieć jak największą liczbę punktów. I dzisiaj ta maksymalna to jest 29, którą możemy zdobyć i będziemy, zrobimy wszystko, żeby taką liczbę osiągnąć, co myślę jeszcze podkreśli też tą naszą dobrą jesień. Ja życzę trenerowi mistrza Polski z Widzewem Łódź, żebyśmy wrócili jeszcze tam w te chmury troszkę wyżej, żeby to wszystko było poukładane. Ja wiem, że to jest proces i w ten proces trzeba wierzyć i my wszyscy wierzymy, bo widzi trener, jak to jest, jaka otoczka jest między i pomiędzy Widzewem i wszędzie wokół tego Widzewa. Ci kibice przychodzą dla tej drużyny obojętnie, czy to była 4. liga, 3. liga, 2. liga. Każdy wierzy, że prędzej czy później tak sama pieśń mówi, taka piosenka, Jezu, Jezu, jak Cię błaga lud, zrób z Widzewa mistrza Polski, zrobi. I my to naprawdę wierzymy, a ja wierzę w sukces trenera Niedźwiedzia Widzewi. Tu jest ostatnie pytanie, rozłączamy się po tym, jakie jest według trenera, bo to zostawiłem na koniec, zupełne minimum, jeżeli chodzi o bazę do treningu, tak żeby mógł Pan powiedzieć, mam do dyspozycji to, co potrzebuję, ile boisk, jakich, jak to się ma do tego, czym Widzew dysponuje dzisiaj, bo to jest bardzo ważne i chciałbym tutaj taką wyczerpującą odpowiedź, proszę. To jest bardzo proste, na pewno sztuczna murawa. Myślę, że dobrze, żeby była pod balonem mimo wszystko, bo to też pozwala zaplanować trening i go zrobić, bez względu na to, czy przyszła w nocy śnieżyca i zasypała 20-metrowym puchem boisko, więc to na pewno. I tam sztuczna murawa na pewno najwyższej jakości, bo to jest ważne. No już na poziomie ekstraklasy to musi być. I na pewno 2 boiska treningowe. Najlepiej, żeby było obok siebie. Jedno, które musi być podgrzewane, które musi być, tak jak teraz w okresie zimowym, my polecimy na zgrupowanie na przykład do Turcji, wrócimy, ale to będzie jeszcze styczeń. I do pewnie 20 lutego czy do końca lutego my dzisiaj mamy kłopoty i ja też o tym dzisiaj myślę, gdzie my będziemy trenować. Nasze boisko na Łodziance jest w bardzo złym stanie i nie mówimy tu o profesjonalizmie, jeśli chodzi o ekstraklasę. Będziemy musieli korzystać z innego po prostu boiska, żeby utrzymać jakość treningową i żebyśmy też nie mieli kontuzji. I takie rzeczy my mówimy dzisiaj, pięknie możemy mówić o Mistrzostwie Polski, możemy mówić o ogromnych sukcesach, a my dzisiaj też musimy myśleć o tym, gdzie będziemy trenować, jak możemy dalej rozwijać klub, jak możemy wzmacniać ten zespół. I no nie mówimy tylko o piłkarzach, jak mówimy o rozbudowaniu sztabu, żeby ten sztab jeszcze mógł mocniej, lepiej pracować. O tej bazie treningowej, bez której, powtórzę to jeszcze raz, klub nie zrobi kolejnych kroków do przodu, choćbyśmy nie wiadomo jaką pracę wszyscy wspólnie wykonywali, od prezesów, przez właściciela, prezesów, przez wszystkich nas tutaj, sztab, czy nawet piłkarzy. Jeśli to nie ruszy i nie wydarzy się, to w pewnym momencie odbijemy się od pewnej ściany i będziemy mówić o sukcesach, o tym, że chcemy wielkiego Widzewa, a takie teoretycznie, ktoś powie, przyziemne sprawy, ale no bardzo ważne, no bo boiska treningowe to jest podstawa tego, to jest podstawa wszystkiego i to nie mówimy tylko o pierwszym zespole, bo ty mi chyba z tego, co pamiętam, zadałeś pytanie o pierwszy zespół, tak? Że minimum dla pierwszego zespołu.
Ja nie mówię o tym, że... Tak, chodzi tylko o to, bo dla mnie wizytówką klubu jest pierwsza drużyna, drużyna Niedźwiedzia. Tak, ale jest jeszcze Akademia i jeśli my chcemy Akademię wznosić na kolejne poziomy, to nie mogą 2-3 zespoły trenować, nie wiem, w jednym czasie na boisku czy sztucznym, nie mając, nie wiem, boiska treningowego, trawiastego, więc to jest kilka takich aspektów i pierwszy zespół oczywiście jest tą wizytówką i on powinien mieć te warunki jak najlepsze, ale dzisiaj bez też mocnej akademii, ta mocna akademia oczywiście budowana, która będzie miała na czym trenować, to może nas również wznieść o ten poziom wyżej. Skończę to tak, apelem do Urzędu Miasta, do władz miasta, że wizytówką Łodzi, w Łodzi jest RTS Widzew Łodzi, to widać na każdym kroku. Tutaj przyjeżdżają ludzie z całego świata, jest to widoczne i tutaj jest bardzo mocno potrzebna dobra relacja, jeżeli chodzi o miasto, ale także nasz zarząd, naszych prezesów i to jest najważniejsze, żeby powstał dzisiaj ośrodek z prawdziwego zdarzenia, żeby Widzew mógł się rozwijać, żeby Widzew nie odbijał się od ściany, tak jak tutaj trener wspomniał, za kilka sezonów, żebyśmy nie stali cały czas w tym samym miejscu. My to powtarzamy, trenerze, 5 już lat, 6 od reaktywacji, że to trzeba pielęgnować, że to trzeba rozmawiać, mówić, no bo to jest dzisiaj no, najważniejsze, bo wszyscy mają gdzie trenować. No jak ja tutaj rozmawiałem ostatnio z trenerem Roczkowskim i mi przedstawił sytuację, jak wygląda dzisiaj Łodzianka, no to no, to jest po prostu dramat. I trenerze, bardzo dziękuję za rozmowę. Było 45 minut, miało być 45 minut. Jest. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego, sukcesów i dobrego wyniku w meczu z Koroną Kielce, bo fajnie by było zamknąć tą ekstra rundę taką klamrą, żeby ci zawodnicy z klatą do przodu weszli też na wiosnę. No i życzę znalezienia boiska, znalezienia odpowiedniego placu, żebyście mogli godnie trenować po przyjeździe. Nie wiem, czy to będzie Turcja, Tunezja, czy inne boiska, żebyście nie, po prostu nie mieli urazów, kontuzji i życzę wszystkiego trenerowi dobrego i pozdrawiam całą trenera rodzinę. Ja również dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam oczywiście wszystkich kibiców i ciebie. Bardzo, bardzo dobra rozmowa, jak po raz kolejny, więc miłego wieczoru i do zobaczenia. To były rozmowy tylko sportowe. Dzisiaj naszym gościem specjalnym był trener Janusz Niedźwiedź. Hashtag Banda Łysego dalej trwa. Jedziemy dalej. Awe Widzew.